Wysoko mierzyła w tym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Po raz 24 zagrała w całym kraju, po raz 14 w Skokach. Jak co roku jest to najbardziej rock'n'rollowy, najbardziej gorący, najbardziej sympatyczny dzień w roku. Włącza się mnóstwo organizacji, instytucji, osób prywatnych, zakładów pracy. Jest moc, jest chęć przyniesienia, zrobienia czegoś dla innych, dla najbardziej potrzebujących. Bardzo się cieszymy, że możemy w tej fantastycznej akcji uczestniczyć. Wolontariusze zbierali pieniądze na zakup urządzeń medycznych dla oddziałów pediatrycznych oraz godną opiekę medyczną seniorów. Każde działanie, w wyniku którego droga pacjenta do lekarza, czy do leków, czy do szpitala się skróci, to jest warte poparcia, warte wsparcia. Za puszki chwycili nie tylko ci młodsi i starsi mieszkańcy Skoków. W skockiej hali można było spotkać wolontariuszy w wojskowych mundurach, a nawet superbohaterów. To jest strój Rogue, jest to superbohaterka z uniwersum Marvela. I osobiście uważam, że jest to całkiem dobry strój na taką imprezę, ponieważ Orkiestra Świątecznej Pomocy, jak i ja, działamy dla ludzi. Superbohaterowie, prawda, też. I zarówno dla dzieci, jak i dla osób starszych. W związku z czym uważam, że to jest akurat trafiony strój tutaj. Jak co roku podczas finału nie brakowało atrakcji dla najmłodszych i tych z ich udziałem. Na scenie prezentowały się przedszkolaki. Nie mogło też zabraknąć skoczków. Nie patrz na to, jakim krajem kolor. Dzieci mają, jak piszą na tablicy. To naprawdę się nie liczy. Przecież wszędzie, każda mama, każdy tata chce tak samo, żeby dziś na całym świecie mogły żyć szczęśliwe dzieci. Była baloniada i loteria fantowa. Podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego malowali twarze dzieciom. Kwiaty, serca, postacie z kreskówek, Batman, Spider-Man. Artyści z głową w chmurach pokazali żonglerkę i akrobatykę. W orkiestrowe granie po raz kolejny włączyło się Nadleśnictwo Łopuchówko. Tym razem przygotowało stoisko o tematyce ornitologicznej. Odwiedzające nas osoby mogą zapoznać się z budową ptaków, z dźwiękami przez nie wydawanymi, a także zapoznać się z budową pióra. W zamian oczywiście przewidzieliśmy przeróżne nagrody, upominki, również z wizerunkami ptaków. Wielka Orkiestra to również nauka pierwszej pomocy. Podczas finału w Skokach można było sprawdzić swoje umiejętności na specjalnych fantomach. Jurek Owsiak, kiedy rozpoczynał swoją wielką uroczystość związaną właśnie z WOŚP-em, próbował pokazać wszystkim Polakom, przede wszystkim Polakom, tak, to, ażebyśmy byli wrażliwi na drugiego człowieka, żebyśmy traktowali tego drugiego człowieka w sposób należyty, no ale do tego też potrzebne są podstawowe zasady związane właśnie z pierwszą pomocą i tutaj to stanowisko przygotowane jest dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się albo chcą potwierdzić swoją wiedzę właśnie dotyczącą działań tych pierwszopomocowych. Takiej licytacji, drodzy Państwo, jeszcze u nas nie było, butelka kolekcjonerska z winem. Sporo emocji jak zwykle wzbudziły licytacje, na przykład tej butelki kolekcjonerskiego wina. Jej cena wywoławcza wynosiła 1000 zł, ostatecznie została wylicytowana za 3000. 2900. 2900. Mamy 3000. Panie G!
Sam cel jest szczytny i obserwuję od wielu lat jakby cały mechanizm działania orkiestry i go popieram całkowicie. Wino ma pewną historię, także no było tego warte na pewno. Skok ze spadochronem poszedł za 750 zł. Już od dawna planowałem skok ze spadochronem, a tutaj udało mi się wylicytować ten skok w bardzo dobrej cenie. Bez tej wielkiej orkiestry naprawdę w służbie zdrowia by było bardzo ciężko. Sam korzystałem z wielu urządzeń, które wielka orkiestra ufundowała i naprawdę są bardzo potrzebne i bardzo potrzebna jest ta akcja. Licytowanych przedmiotów i różnego rodzaju usług było dużo więcej. Licytacje przeplatane były koncertami. Wystąpili młodzi artyści z Side Effect. Zagrał też zespół Roadrunners. A znane przeboje polskie i zagraniczne przypomniała Czysta Energia. Podczas gdy mieszkańcy bawili się w hali, w budynku biblioteki trwało liczenie pieniędzy zebranych podczas kwesty. Zdarzają się w zasadzie już w tej chwili z całego świata pieniążki, z Pakistanu i z Chin, Bułgaria, z całej Europy, i stare i nowe monety, także cały świat jest w tej chwili. Ostatecznie udało się zebrać 32 962 zł i 88 groszy oraz prawie 55 euro. To rekordowa kwota i zasługiwała na wybuchowy finał. Punktualnie o 20:00 niebo nad skokami rozświetliły fajerwerki.